Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym odcinku z serii Fortnite'a. Zagramy sobie taki szybciutki meczyk, słuchajcie. Co mogę powiedzieć? No święta, święta, pełną parą. Pewno już jesteście objedzeni karpiem, czy jakimiś tam innymi smakowitymi daniami. Tak myślę, no ja tak jestem, Ale pomyślałem sobie, chwilę tutaj relaksu, odpoczynku, no to wypadałoby się spotkać i zagrać sobie w tego Fortnite'a. Zobaczymy, jak to dzisiaj nam pójdzie. A masz. A gdzie sobie polecimy, słuchajcie? A może. A może tu? Czemu by nie? Dobrze, czekamy tutaj jeszcze na graczy. No to słuchajcie, korzystając z okazji, ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Koniecznie tam z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, z Gothic'a, z innych gierek, ze zrapek lotu i jakichś tam innych ciekawych aktywności. Będzie mi bardzo miło, również jak zostawicie łapeczkę w górę, jakiś miły komentarz. Wszystkie komentarze czytam, staram się na wszystkie odpisywać. Bardzo sobie cenię właśnie kontakt z wami, jakieś rady, porady. Nawet... Co się stało? Już się prawie ładowało, się nie ładowało, coś... Okej, dobra, gramy dalej. Właśnie, nawet jak gdzieś tam mnie zganicie, czy coś... Oj, coś się... Mam nadzieję, że nie będzie problemów, słuchajcie, z grom, że nic się nie tutaj nam nie wyrzuci nas. No dobra, grajmy. Zobaczymy, może dzisiaj uda nam się zająć podium, słuchajcie. Byłoby miło. Patrzę, czy tutaj jacyś przeciwnicy latają. Nie widzę. O, tam ktoś leci. No chyba ktoś wylądował nawet. O, tu już ktoś jest. Oj. Będzie rychła śmierć zaraz. Tylko czy ja? Nie nasza. Dobrze, że tutaj ta broń była. Bo mogłoby to się skończyć, słuchajcie, tragicznie. Dla nas, no skończyło się dla tego oto gracza. No dobra, przynajmniej mamy jakieś uzbrojenie już. Mało zadowalające, ale coś tam przynajmniej jest. No dobrze, przejdźmy się. O, bałwany. Udajemy dziś bałwana, słuchajcie. Fajnie, wbrew pozorom, że jesteśmy tak na krańcu, to akurat jesteśmy bardzo blisko kręgu burzy, więc możemy czuć się tutaj bezpiecznie. O, tam już ktoś rozpakował prezent, to znaczy, że ma pewno dobrą broń. Zaryzykować, nie mamy osłonki, a tam trzeba w życiu ryzykować, prawda? O kurczę, ma bardzo dobrą broń. Fuh. O, to było ostro. Jakąż to ty broń miałaś, koleżanko albo kolego? O, skórka niczego tutaj nie oznacza przecież. No proszę. Jak tutaj hojnie rozdają. Wypijmy osłonkę, tutaj uleczmy się trochę. No to było widać, mieliśmy 100 punktów życiowych, jeden strzał i praktycznie zjechało prawie do zera. Nie przepadam, ale niech będzie.
Dobra, wypijmy sobie te dwa, a co? Na bogato dzisiaj, na bogato. A strzelbę oczywiście weźmy. Pewno ta osoba jest mocno teraz zła na nas, co nie? Znalazła taką dobrą broń i przyszedł taki michu i zlikwidował ją. Nie tą broń oczywiście, tylko tą postać. No dobrze, polecimy tutaj sobie na górę. Mamy dwie likwidacje, już nie ma jakiegoś kosmo wstydu. Uhu. Oho. Trzecia likwidacja. Trzeba było biednych botów nie atakować. Będziemy szukać tego zombiaka. No i proszę, i mamy kolejny poziom. Też bardzo miło. No co jest? Nie mogę tak do podłoża się przyczepić? Widocznie nie. Widocznie nie. Oho, coś się stało z naszym celem. Ktoś go chyba zlikwidował przed nami. Amunicja zawsze w cenie. Mamy autka reniferowe. O ty! Aj! No nie za dobrze, nie za dobrze tutaj nam poszło, wam powiem. Z tym przeciwnikiem, bo ogólnie nie było źle. No dobrze, jeszcze raz sobie, ale to już będzie ostatnia gra. Obojętnie jak nam pójdzie tutaj. Szkoda, 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 bo mieliśmy fajny ekwipunek. I w sumie gdybym się nie dał aż tak podejść od razu, no to myślę, że moglibyśmy z tym przeciwnikiem wygrać. No chociaż w sumie nie zadaliśmy mu żadnego ciosu, więc mógł to być po prostu też dobry gracz. Gdzie by tu teraz sobie polecieć? Nie, nie lećmy tak do samego końca. Może by sobie... A niech będzie kanion. Co tam? Ja tak mówię, nie lećmy do samego końca, żeby po prostu szybciej była jakaś ciekawa rozgrywka, prawda? Rozgrywka, tak, to jest dobre. Dobre określenie. Pomyślałem, czy nie lepiej będzie rozrywka, bo to też prawda. Proszę, zakładam, że tutaj będzie się działo od samego początku, no bo zawsze w takie aglomeracje jakieś
wiejsko-miejskie przyciągają dużo przeciwników, ale to fajnie, bo my lubimy, jak się coś dzieje i lubimy się kampić. Super broń, ale niestety snajperka to nie jest moja ulubiona broń. O proszę, legendarne tutaj nam się trafiło. Oj, oj, akurat ta, której nie lubię, nie? Dokładnie, snajpereczka. No ale legendarna snajpereczka, to już też fajna rzecz. Gdzie jesteś, bandyto? No tam chyba z botami walczy. Trochę niepokojące jest dla mnie, że mamy tak słabą broń. Takie na atak w zwarciu. No dobrze, troszkę lepsza. Się ktoś w granadiera bawi. No chodź, pokaż się. O, może mówić to samo do nas, co nie? O proszę, jesteśmy w pierwszej 50. Fajnie, fajnie. Może sobie zjemy papryczkę. Ona chyba trochę przyspiesza nas. No ja myślę, że ty jesteś taki kozak, a tu zaczęła uciekać koleżanka. No dobrze, wypijmy sobie tą osłonkę, bo nie wiadomo, co tu zaraz nam wyskoczy. No mamy już pierwszą likwidację w tym drugim meczu. Bardzo fajnie. Niestety dalej nie mamy za dobrej broni. Znaczy, mamy bardzo dobrą snajperkę, najlepszą, jaką możemy w tej grze raczej mieć. No, to już coś. Gdzie się nam ci wszyscy przeciwnicy pochowali? Nie wiem, pojedźmy ich trochę poszukać, co nie? Oho, ho, ho, jakieś tam strzały są. Pustyni sobie popylamy.
Wydawało mi się, że tutaj jakieś strzały były, jakieś akcje, ale chyba się pomyliłem. O, 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 o. A nie, to kruk. To kruk, jak z najdłuższej podróży, słuchajcie. Dziwne, jakby ktoś został zabity, ale w ogóle nie ograbiony. No pouciekali, normalnie wszyscy nam pouciekali, słuchajcie. O ty. Zaraz będziemy w pierwszej 20. A tu przeciwników jak nie było, tak nie ma. Dobrze, mamy jakby co, żeby móc podpalać. Zmieńmy sobie tu o na trójeczkę. A strzelby to w ogóle nie mam żadnej. Znaczy żadnej, no tam jakaś pewno gdzieś tam ominąłem jakieś szara, ale szara to wiecie. W momencie jak już zostało 20, to szara to... To nie broń jest. Chociaż w sumie przecież nie broń nie jest najważniejsza. Najważniejsze są jednak umiejętności gracza. A mi trochę ich brakuje. Musicie się ze mną zgodzić. Niestety, chociaż może w końcu kiedyś się tutaj wyrobimy. A, daję to robot. Tak zwany komputer PC. NPC. O proszę, jak nam krąg burzy. Oddalili nas. Oj, oj. Trzeba pędzić. Jakieś autko by się przydało. O, o, oj. Uczymy się, uczymy się nawet snajperki. No, czas najwyższy, co nie, panie Michu? No i proszę, udało się. Druga już likwidacja. No i jesteśmy już w pierwszej 20, słuchajcie. Oj. Dobranoc. To było chamskie. No ale taka jest. Już niestety ta gra. Specjalista od snajperek. Nie nazwałbym się tak. Ja bym się taki nie nazwał. No ale jak dają, słuchajcie, legendarną broń, no to taki się nie odrzuca, prawda? Proszę, mamy tutaj jakąś stację benzynową, no a jak stacja benzynowa, to przecież jest duża szansa, że będzie tam jakieś autko. No i jest nawet takie, bym powiedział, nie byle jakie. Jeszcze sobie, o, zrobimy tak, żeby się bujać po mieście. Uch, zatankuję sobie, a co? Stać nas. Tutaj się nie płaci za benzynę, więc mogę do pełna.
Oho, tam jakieś strzały, no to jedziemy w tym kierunku. O, dzień dobry! O, ty! Brawo ty! Brawo ty, kolego! No dobrze, ja wam dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie. Fajne dwa meczyki rozegraliśmy. Myślę, że wyniki nie najgorsze. Ja się trochę zrelaksowałem, trochę tutaj się pobawiłem. Mam nadzieję, że wy również będziecie chociaż przez jakieś 10 minut miło wspominać ten filmik. No i co? Ja z mojej strony jeszcze tylko mogę serdecznie zachęcić do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, dzwoneczka, łapeczka w górę, miły komentarz, będzie mi bardzo miło. Ja już wam dzisiaj czasu więcej nie zabieram. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć.